miasto wojewódzkie. Wielkie gmachy, setki biur, tysiące urzędników, a każdy siedzi. Jak tu pracować w takich warunkach? Nazywam się Jakub Słowucki, jestem projektantem. Odsiedziałem 15 lat przy biurku. Gdzie jest BHP? Gdzie troska o człowieka? Przecież to nieludzkie, żeby przedstawiciele młodego pokolenia tak cierpieli na oczach obojętnego społeczeństwa. Pracując tak i w tym tempie, nie dogonimy nikogo na spieszącym się świecie. Hemoroidy, skrzywienie kręgosłupa, dyskopatia, bóle głowy. To co były najmniejsze rzeczy, które mnie dotknęły. W pewnym momencie nie mogłem już dalej pracować siedząc. Tu we Wrocławiu poradzono sobie z tym koszmarem. Musiałem coś zmienić w swoim życiu albo zmienić zawód. Mam żonę, czwórkę dzieci, to nie było proste. Zanim wynajdziemy perpetuum mobile, trzeba zacząć od skromniejszych problemów. Postanowiłem zmienić sposób pracy. I jeden z kolegów powiedział, że pożyczy mi stepper. Spróbowałem i okazało się, że to jest rozwiązanie problemu. Ten pomysł znany już był w czasach wspólnoty pierwotnej. Metoda, proszę Państwa, jest bardzo prosta. I oto nasze codzienne życie zamienia się w raj. Udało nam się wyjechać do dziwnej krainy, niby Polska, a wszędzie spokój i porządek. Jeżeli ktoś chce tak pracować jak ja, to nie ma problemu. Kupuję stepper i nadstawkę. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. A jednak licznik bije. Po kilku latach w biurze wszystkie osoby, które ze mną współpracują, przesiadły się z krzesła na stepper. Ale warszawiacy naród podejrzliwy i wolą być bliżej drzwi wejściowych. Gdy dla gości zabraknie krzeseł. Przy takich okazjach znakomicie przydają się tramwajowe uchwyty. Ach, ci architekci, jak oni projektują! Jaka szkoda, że urzędy patentowe uparcie odrzucają takie rewelacje. Że podczas dreptania można pracować, a nogi nie bolą tak jak podczas stania. Nie? Potrzebne są poprawki i uzupełnienia. We Wrocławiu wywiązała się na ten temat ożywiona dyskusja, ale zmierzająca do ulepszeń, a nie do stwierdzania ogólnej niemożności. Proszę Panią, czy może nam Pani powiedzieć, czy Pani jest szczęśliwa? Czy w pierwszym, czy Pan oszalał? Czy Pan jest szczęśliwy? Jestem teraz szczęśliwy, mogąc usiąść, tak? I o to właśnie chodzi. No, chyba wytrzymamy. Władzy wyjaśniliśmy, że chodziło tylko o eksperyment. Gdybyście Państwo mieli inne pomysły na przetrwanie, prosimy o listy.